Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w czwartym odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów. Okej, będziemy zaraz kontynuowali nasze przygody. Jak chyba zauważyliście, znowu zapomniałem mikrofonu włączyć. No i niestety nagranie całe bez mojego komentowania. Więc znowu będę musiał, tak jak w przypadku FIFA, nagrać komentarz na nagranym już materiale. Ale to chyba nie zaszkodzi, nie? Myślę, że nie. Wczytuję mi tu grę, więc mam nadzieję, że zaraz będziemy tutaj już kontynuowali. Będę musiał teraz ten kursor myszki nieco przesunąć. Oha, dobra. Już zniknęło. Możecie teraz oglądać bez tego kursoru. I teraz tak, bo jak widzicie, tu już jest nagrany materiał. Ja tylko muszę dodać swój komentarz, więc trochę znowu będę musiał pokomentować. Co szczerze mówiąc, to jest żmudne, ale no, jak trzeba, to trzeba. Ja tutaj sprawdzałem to miejsce dla pewności, bo tutaj myślałem, że coś jeszcze ominąłem, ale tak naprawdę tu już nic nie ma. Więc przeszukałem chyba już dostatecznie wiele rzeczy. No, ja wam powiem, że jesteśmy już w miarę usytuowani, jeżeli chodzi o finanse. Goldów już trochę mamy, ale coś mi się wydaje, że jeszcze to nie jest koniec naszej fortuny. Bo coś wyczuwam, że nasza fortuna jeszcze się nie skończy przy jednej wysepce. Mam wrażenie, że możemy się jeszcze bardziej wzbogacić niż zwykle. Trochę będziecie słyszeć tych szumów, no ale po prostu ja się nie zorientowałem, że miałem znowu wyłączone mikro i po prostu zmaściłem sprawę. Ale dla mnie to nie będzie problem nagrać to i po prostu na nagranym materiale dodać tylko komentarz. No, to nie będzie problemu. W sumie żadnego. Może przy okazji będziecie mieli te 60 fpsów. Nie wiem. Zobaczy się. Okej, ale póki co to na razie sprawdzamy na mapie, gdzie jest ten nasz skarb. Tutaj będziemy musieli przez ten grobowiec większy przejść, ale to chyba będzie w późniejszej części gry. Więc chyba póki co na razie nie ma tam po co się szwendać. No i myślę, że jak dojdziemy gdzie indziej, to po prostu coś nowego zobaczymy. Bo jak wiecie, gram na ślepaka, no to jak gram na ślepaka, to przecież wiadomo, że nie znam całego miejsca na pamięć. Ale to miejsce poznaję, więc wiecie. To już jest inna sprawa. Dobra, my sobie tu płyniemy. Razem z Patki. To już sprawdzaliśmy. Właśnie w tym miejscu mi wyglebiła tego ścierwojada, za co się wkurzyłem. Musiałem tam się nieco przejść. Okej, czyli wracamy do tego punktu, w którym żeśmy zaczęli naszą serię. I będziemy się kierowali już w stronę wodospadu. Tak myślę przynajmniej. Jak z tego co zauważyłem. Na razie nic nie znalazłem takiego ciekawego. O, i znowu na małże zaczynamy odcinek. Dawaj mi tu małże. Zobaczymy co w niej będzie. Nicość. Tak jak myślałem w sumie. O, tu jakieś kolejne łupy. Złoto, rybka. Kolejna rybka. Krabodzikacz. Ciekawa zdobycz, ale pewnie słaba. Jak dla mnie. No właśnie. Nasze stalowo-brode ostrze jest lepsze od tego dzikacza krabiego, więc tu się w sumie nie opłaca tego zakładać. No bo tak, przecież jak widzicie, no damage słabszy od stalowo-brodego i to jest logiczne, że to co jest mocniejsze, to się opłaca bardziej nosić. O, czaszko kwiatek. Fajowo. Hmm.
Lol. Aha, cutscenka się odpaliła. Rozdział pierwszy, Stara Świątynia. A jak widać, chyba się na tym skupimy póki co. No spokojnie, kobieto, bez problemu tam dojdziemy. Aha, spoko. Dobra, to jeszcze tylko się rozejrzę, ale chyba już nie ma na czym się rozglądać. Teraz możemy tylko iść w stronę tej świątyni. Czyli w tym odcinku się bardziej skupimy na świątyni. I to mnie bardzo cieszy, bo lubię taki rodzaj, typ miejscówek, czyli świątynie, w których mogą być różnorakie skarby, które nas mogą wzbogacić. Sorki za te spadki. Aha. Spoko. Możemy sprawdzić. Sorki, że mi się ziewnęło. Ale tak jak mówiłem, no kurde, nagrywałem 36 minut materiału, a to się okazało, że głos się nie nagrał, bo znowu mikro miałem wyłączone, no. Po prostu się wkurzyłem. Powiedziałem, nagram jeszcze raz, to się nagra. Dobra, to teraz powinniśmy tego martwego trupa przeszukać. Z tego co widać, coś tam w nim będzie. Dobra, no już wróciliśmy. Teraz tak, zapisujemy sobie grę i trzeba się zająć oblukaniem tego pirata martwego. Zobaczmy, co on tam ma w sobie. Się rozejrzymy. Dobra, śmiało, przechodź, co się boisz, wody. Dobra, mamy tego trupa. Coś jeszcze leży? Nie, tylko trup. No bierz go. Dobra, fajnie. Sztuki złota, bimber, pistolet i jakieś zadanko. I exp, fajnie. Dobra, czyli teraz trzeba będzie się skupić na skarbie martwego pirata, który będzie w tej świątyni, miejmy nadzieję. Zobaczymy, co tam będzie konkretnego. No dobra, trzeba to zaznaczyć, nie? Ale może nie to. Chciałbym na przykład to. O, dobrze, i o to mi chodziło. Okej. Ah, I he's got a fajnie. treasure map. Look at the map and let's see where he buried his stuff. He hasn't been there long. I reckon he hid his treasure somewhere close. Spoko, fajnie. Dobra, tu złotko. Tu złotko. No, trochę się pozbiera. Grosz do grosza, aż się zbiera. Przepraszam. Dobra. Patty, kurde, tobie już się odbiło? Że ty tak, kurde, skaczesz po tych skałach? Lubisz skały? Aż taki fetysz ci sprawia dotykanie skały poprzez skoki? Dobra, trochę ma naromane w głowie, no trzeba przyznać, jak na rudą. O ile jest ruda. Dobra, czyli gdzie się mamy kierować? Tak naprawdę. Aha, tutaj. Czyli tam jest nasz cel. I się tam skierujemy za chwilę. Tylko byśmy nieco mogli też sprawdzić dokładnie tą rzekę, czy coś się tu nie kryje. Takiego ekstra waganckiego. A, sprawdzimy przy wodospadzie, czy coś znajdziemy. Jak coś znajdziemy, to zawsze to możemy wziąć. No. Ja muszę się ogarnąć w końcu z tym mikrem, bo kurde, już drugi raz jeszcze przy Rizenie, no to trochę nie wypadałoby tak robić. O kurde! Łoż ty w życiu. Przecież to mnie trochę wystraszyło w sumie. Dobra, aligator, aligator. Taki kozak. Zginiesz marnie. I na strzała. I jebut, poszło. Kurde, będę chodził gdzie mi się podoba. A tobie nic do tego. Przeszukaj tego iluja. Przecież to by mnie prawie zjadło. Przecież to... To jest skandal wręcz. Ale 200 expa to 200 expa, no. Zawsze można ominąć to stworzenie i nie mieć tego expa, ale my zaryzykowaliśmy i zyskaliśmy te 200. Dobra, może lepiej by było, jakbyśmy już szli w stronę góry.
Ale możemy zapisać jeszcze grę. Tak. Na dobrą sprawę, żebyśmy po prostu nie stracili tych postępów. Dobra, no to szukamy dalej. Idziemy w stronę góry. Czy coś tu jest do znalezienia? A, zobaczymy. Jakiś duch, kurde, nas prześladuje. Ciekawe jaki. Może ten sam, co był w pierwszym odcinku. Kto go wie. Tak czy inaczej, idziemy dalej w stronę tej świątyni. Jak ją sprawdzimy dobrze, to... I jak będzie dobrze, to ją przeszukamy do reszty. Dobra. Trzęsienie ziemi. Coś niepokojącego w sumie. Aha. Be careful, it looks dangerous. Zobaczymy. Czy takie jest niebezpieczne? Jakby to się wydawało. Choć już walczyliśmy z takimi zębaczami, to one już nam nie sprawiają problemu. Jep. Dobra. Pociachane. Pięknie. O, przeszukaj. No, dobrze. Masz szczęście. Dobra. Coś jeszcze? A, myślałem, że coś tu się znajdzie, ale jednak się myliłem. Tutaj jeszcze możemy sprawdzić niektóre norki. Znajdujemy się już w takiej mocnej dżungli, więc w sumie można się czuć jak w dżungli, ale nie w LoLu. O tyle dobrze. Za tą dźwignię pociągniemy za jakiś moment. Tylko... A little temple. I wonder what happens when you pull that lever over there. Pociągniemy potem, spokojnie. Mamy jeszcze czas, więc nie narzekaj. Tylko kurde, rób co do ciebie należy. Tylko po prostu podążaj za mną i siedź cicho. Dzięki. Dobra, tu jeszcze sprawdzimy sobie nieco tyłu tej świątyni. No coś tu się powinno znajdować, jakiś owoc maki. No, ale zawsze będzie jakiś zapas żywności. Nie wiem, ile dzisiaj zapuszczę odcinków z Risen 3. Zobaczymy. We can't cross. We need a bridge or something. Have a look around. There must be something we can use. Okej, no, sprawdzimy, spokojnie. Nie narzekaj. Nie narzekaj. A O, rotten tree will jakieś make a perfect drzewko. bridge. O, fajnie. To mamy już mostek w sumie. No i fajnie. Mi się nam przyda za chwilę. Bo będziemy musieli przez nie przejść. Ale to jeszcze sprawdzimy tutaj. W okolicach tego właśnie spróchniałego mostu. Tu papuszki se latają. Jakby gdyby nigdy nic. O, może tu coś będzie. Nie wiem, no trzeba sprawdzić, bo... Aż ciekawie się robi, tylko no kurde, przeskocz przez to drzewo, a ty nie umiesz skakać. Dobra, tu nic nie będzie. To tak wygląda, jakby nic nie było w sumie, więc nie ma co się łudzić, że coś znajdziemy w tym miejscu. Dobra, tu coś będzie. No tu też świeci pustkami. No fajnie, fajnie, wszystko fajnie. No, Fatih, co ty robisz? Kurde, nie umiesz też skakać jak ja? A, bo to jest NPC, głupi NPC, więc co my możemy? Dobra, sakiewka ze złotem. 50 sztuk, fajnie. Jak my przeszukamy tą świątynię, to my się obłowimy tam po stukroć. O, koniczyna. Trzykrotne szczęście będzie po zebraniu tego kwiatu. I dobra. Może jeszcze sprawdzimy tam po drugiej stronie tego mostu, czy coś tam będzie. Jakby coś tam było, to w sumie dobrze. Dobra. No i dobra, sprawdzamy, sprawdzamy. Czyli tam jest znowu ten duch. Kurde.
Ty no ale kurde, misję mi anulowało. Jakie żydostwo. No bez jaj. No i teraz musiałem wczytać jeszcze grę specjalnie, bo kurde się taka sytuacja zdarzyła, że no po prostu nie przeszukałem tej świątyni, no. Bożem przekroczył przez ten most. Taka trochę głupota z mojej strony, wybaczcie. Ale przynajmniej miałem save'a, bo ja bym go w ogóle nie miał, no to byłoby kiepsko. No tak to przynajmniej mi się udało jakoś to wczytać. Kurde, ten duch. Co mi po tym duchu? Jak przecież on mnie i tak nie zabije. Dobra, idę sobie tutaj. Idę. Zobaczymy, co z tym zębaczem. Zagubiłem ponownie. O, super, cieszę się. Dobra, ubijamy to ścierwo. Tylko się rozglądnę trochę. Dobra, fajnie. Wszystko dobrze. Ty. Trochę uważaj, co robisz. Dobra, ubite. Super. To tak jęczysz, jędzo. Zaraz wejdziemy do tej świątyni, tylko nie narzekaj. Proszę cię. Wszystko, ale nie narzekaj. No i właśnie, w lewą stronę zapomniałem tam pójść. Więc w następnym odcinku tam pójdę, jak mi się uda oczywiście tam dotrzeć. Sobie save'nę. Dobra. A i tutaj widać, pominąłem kolejne jedzenie. Więc wiecie, tutaj sorki z mojej strony. Oblukamy dokładnie ten tył świątyni, wbijemy do samej świątyni, znajdziemy to, co na nas czeka. I idziemy po prostu dalej, bo nie ma co przedłużać. O, kolejna koniczynka. Tu jakiś ryj, kurde, taki niewyjściowy tej maski kapłana. Nie wiem, co to w ogóle wyglądało, ale na jakiegoś kapłana to musiało wyglądać. Może to są świątynie Majów? Nie wiem. Nic nie wiadomo, co w tych czeluściach dżungli się znajduje. Dobrze, spokojnie. Zaraz tam zobaczymy. No fajnie, zaraz to zrobimy. Tylko nie teraz jeszcze. Dobra, to bym wziął te 50 sztuk złota. Jeśli można. Nie wiem, na co się tu jeszcze rozglądam. Ale tak na wszelki wypadek, bo jakby kurde rzeczywiście coś było ominięte, a ja tego nie zebrałbym, no to trochę by było kapowo. I tak już ominąłem jedno miejsce, więc w następnym odcinku tam się przejdę ponownie. O, to sobie pozbieramy ponownie to, co żeśmy zabrali wcześniej. No i teraz idziemy do tej świątyni, przeszukamy ją, coś tam pewnie się znajdzie i najwyżej to weźmiemy i pójdziemy sobie dalej. Dobra, no idziemy. Też jestem ciekaw, no. Dobra, ciągniemy. Ło! Ale łatwo. Zobaczymy, jakie tajemnice będą kryć. Dobra, sprawdzamy tą świątynię. Coś się znajdzie, to weźmiemy. Jakaś księga. An old book. Thunder rolled through the valley, and the earth shook as I approached the large gate of the ancient temple. Only my blunderbuss provided me with some protection against the wild creatures of the jungle. If a mage wrote this, he left long ago. Yeah, dość dawno to się już musiało wydarzyć. Weź się posuń trochę, bo chcę skrzynię otworzyć. 3 sztuki złota i kryształowa pochodnia. O. Zawsze jakiś czar będzie. Dobra, możemy już stąd wyjść.
Kurde, i to tyle? Taka mała świątynia? Spodziewałem się czegoś więcej, ale dobra. Jak tak, to wychodzimy w takim razie. Dobra, rusz tą dupę siora i idziemy. No, idziemy. A jeszcze sprawdzimy coś. No, tą kryształową pochodnię sobie nałożymy. Bo się może przydać. W sumie. No, załóż tą pochodnię. Dobra. Możemy ją kiedyś wykorzystać. Trzeba będzie jakąś magią się kiedyś pobawić, no. To nie będzie tak, że magia będzie zakazana. Kiedyś trzeba będzie coś użyć, żeby zobaczyć, jak to zadziała. Dobra, no teraz tak. Trzeba będzie to spróchniałe gówno wywrócić. I tak też zrobimy w sumie. No to już tam podchodzimy. I nasz twardy pudzian, twardszy od zwykłego pudziana. No ładnie, ładnie. Wywróciłeś to drzewko. A teraz trzeba iść tam. Dobra. A teraz tak, skoro już tu jesteśmy, to teraz przydałoby się przejść już dalej. Tylko tu jeszcze sprawdzimy górę, bo mam wrażenie, że coś tu jest. No, wiedziałem, jakaś czaszka. Aha, fajnie, że ja nożu zapomniałem wziąć. No to fajnie. To, żem zapomniał o kolejnej rzeczy, po której będę musiał się wrócić. O, to już mam dwie rzeczy do zapamiętania. Jak już przeszukamy tą świątynię, oczywiście, to się stąd pewnie będziemy musieli wrócić. Okej, okay, dobra, fajnie. Tutaj tam widzę jakiegoś niedźwiedzia. Nie wiem, czy to jest niedźwiedź. Może to bardziej taka małpa. Większa małpa, nie wiem, no. Zapiszemy na wszelki wypadek. Nigdy nic nie wiadomo, czy coś nie stanie nam gorszego do czynienia. W sumie możemy już tam podejść i zacząć walczyć. Tylko jeszcze tu sprawdzę. Dobra. Goryl. A, to zniszczymy i będzie po sprawie. O kurde, jakie to groźne. Dobra. Nie na długo było takie to groźne. Ale goryla nie można przeszukać, szkoda. O, pochodnia. Czyli tak jak mówiłem, kiedyś się znajdzie tą pochodnię. Bo w niektórych miejscach będzie tak ciemno, że ciężko będzie je w ogóle jakoś przeszukać, no. Dobra, tu mamy mini świątynię. Zobaczymy, co tutaj się znajdzie. O kurde! Ghoul! O, fajnie, fajnie. Zobaczymy, ile za niego expa zdobędziemy. Dobra, plus 100. O, to nie najgorzej. I mamy kość jego. To się przyda. W sumie. Tu mamy dzbanki. No, łupy. To w większości są łupy. Za co możemy się nieco wzbogacić. Dobra, wychodź stąd. Trzeba dalej przeszukiwać tą świątynię. Mam wrażenie, że tutaj coś się znajdzie lepszego niż dzbanki, talerzyki i te sprawy. Spróbuję tu się spiąć. O, tu się udało. Tylko teraz tak. Czy ona się wespnie tam? Aha. Aha. Nasza Patty się zbugowała na dobre, chyba na dobre, że nawet zgubiła własnego brata. Fajnie, to ja byłem za nią w tyle, a ona mnie nie widziała, no pozdro. Takie boty są inteligentne. Dobra, dobra. Patki. Laleczka Wudu. O, to jest ten lot papugi. Misa do pukania złota. Jakbym pukał złota, to fajnie by było, ale no chyba nie da rady. Dobra, coś jeszcze ominąłem? Nie, można iść. Dobra, sobie sprawdzę te łupy. No, małży nie otworzyłem. Zapomniałem się całkowicie. Dobra, no rusz się już. O, kowalski młot. Kiedyś się przyda. Jakbyśmy kiedyś wykuwali miecz albo coś w ten deseń, to
jeżowy korzeń. Zapisaliśmy nieco grę, no bo tutaj mamy trochę tych szponiastych idiotów. O kurde. O kurde, ale te młode się rzucają. Tu strzeliłem nieco z tego naboju, bo trochę zaczynają mnie irytować. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tej kurde, ale one się potrafią rzucać. Dobra, poszło. I jeszcze jedna małpeczka. Jest. Dobra. I skończymy. Skwierczeć z bólu. Trochę zjadłem, bo nieco głodny byłem. Dobra, co, gdzie nas te schody doprowadzą? Zaraz sprawdzimy. Mam wrażenie, że te schody do jakiegoś konkretnego miejsca nas mają doprowadzić, ale to sprawdzimy za jakiś moment. Jeszcze sprawdzam kilka tych świątyń, mini świątyń, bo coś w nich może być. Dobra, sprawdzimy tutaj. Może też coś się tu ukrywa, a ja o niczym nie wiem. Dobra. Aha, są schody na górę, ale może jest jakieś inne przejście. To się zaraz okaże w sumie. Tylko trzeba dobrze popatrzeć. O, tu też nieco złota dla poprawy humoru. Dobrze, przeszukane, przeszukane. O, kolejny pokoik świątynny. O, trochę łupów znowu. Ja tam się wrócę po ten nóż i po... I pójdę tam jeszcze w stronę tej świątyni po lewej stronie. Od lewej strony świątyni, bo tam coś mogłem ominąć. Tu mamy jakieś sztylety, które zbieraliśmy tam bodajże kilka odcinków temu. Ale czegoś szukam, no. Aha, myślałem, że tą maskę będzie można założyć, ale jednak się nie da. To jest tylko łup. Czyli nic szczególnego. Sorki, że milczałem, ale nie wiem, co ja tak ziewam. Jakbym ziewał i mówił, to by to nie wyglądało ciekawie. Więc wolałem przemilczeć na chwilę. Okej. O, korona bohatera daje nam wytrzymałość. Okej, teraz tak. Tu mamy trochę jabłek. To fajnie w sumie. Bo nam zwiększy to prowiant. Tylko szkoda, że te jabłka leżały na ziemi. Takie trochę niehigieniczne, że te jabłka z ziemi można jeść. Ale, o, jakaś drabina. Ale skoro leżały, no to można je jeść w sumie. Dobra, drabinka. Aha, czyli tutaj też mamy jakąś metodę metodę podróżowania. Tylko szkoda, że tak szybko po tej drabinie schodzimy, że nie ma takiej czystej interakcji z tą drabiną. Tylko od razu nas jakby tepa. Dobra, co my tu mamy? Jakieś grzyby, łopaty. Ruda żelaza, o fajnie. Mamy rudę złota, to i ruda żelaza też jest. Dobra, już nieco jesteśmy wzbogaceni. Coś tu jeszcze? Mam wrażenie, że te motylki to są jakby, nie wiem, jakieś kurde złoża, czy tam jakieś rzeczy się ukrywają. Łopata to pewnie też będzie łup. No szkoda. Wolałem co innego. Jako takie narzędzie bezwzględne. Chociaż kiedyś może się przydać to narzędzie. Chyba nie od razu bym sprzedaży. Dobra, co tu jeszcze mamy? O, tu chyba już ostatni taki pokoik świątynny. O, skrzyneczka. To tego mi brakowało w tych świątyniach, skrzyń. Ale weźmiemy, sprawdzimy, coś się znajdzie i będzie nasze. Dobra, bier to. Co tu jest? O, ile złota! O, to fajnie. Kieliszki i czar ognistego deszczu. U, potężny czar. Kiedyś go wykorzystamy, może w najbliższym czasie, nie wiem. No wow, przydatny i to jeszcze jak. Dobra, przyczepimy sobie ten czar.
tylko teraz nie wiem, gdzie to przedzielić. Przedzielę sobie już tam, gdzie będę chciał, w sumie. Więc to już zależy ode mnie. A może za to odbicie, bo w sumie tego czaru nie będę używał. Póki co. Chyba. Albo za to... O! Zalot papugi zrobiłem to. Dobra, no to w sumie uciekamy. Bo to już wszystko zostało przez nas wyszukane porządnie. No w sumie możemy przejść przez drabinę, bo jak widzieliście, prowadzi nas ta sama droga, to nie ma znaczenia, drabiną będzie szybciej. Dobra. Ale szkoda, że tej interakcji nie ma z drabiną, brakuje jej. Ale nie szkodzi. Dobra, idziemy. Jakiś nowy quest. A zobaczymy, co to możemy zrobić z tym. No, mamy ten lot papugi, to trzeba go wykorzystać. Póki mamy, to mamy tą możliwość właściwie. Dobra, tu jeszcze mamy kilka pokojów świątynnych. Jak widać przynajmniej. O, jakaś skrzyneczka. Kolejna. I co w niej? O, trochę złota i czarów papugi. Lotu papugi. No to fajnie. I see. Parrot flight magic. You can use it to fly over gaps and chasms. No. To fajnie. Przy okazji wykorzystamy to. Tu jeszcze sprawdzę. No, moje oko dzisiaj do lutu jest było nieco słabsze. Bo tam zapomniałem, tak jak już powiedziałem, tego noża wziąć. Nie, ja w ogóle nie zauważyłem tego napisu. Dla mnie to było zaskoczenie, bo jak teraz nagrywam to nagranie bez komentarza z komentarzem, to... O, jacyś piraci. No, to chyba staniemy do walki z nimi, co nie? Siora? Damy radę, nie? Dobra, czyli tam to jest ta sama droga powrotna, to w sumie można do nich podejść, tylko sobie zapiszemy, żebyśmy się nie zapomnieli. I teraz możemy w sumie do nich podejść. Okej. Piraci. Najgorsi bandyci. Bloody pirates. Typical. I knew we wouldn't be the only ones here. We need to stop them, or they'll get to the treasure before us. Ideally, wipe them out with the rain. No to podchodzimy, nie? No nie narzekaj. Zaraz tam podejdziemy. Dobra, no to jedziemy z nimi. Dobra. Ubijemy was. Jesteście gównem. Dobra. O, już się połamał z bólu. Te, gruba zwalnął. No, gruby to ma siłę. Ale no, szybko padł. Dobra, piraci są słabi tutaj. O, i fajne combo na koniec. Mhm. Who's the leader, do you reckon? We'll find out which flag they're sailing under soon enough. The captain's sure to be inside. We need to get in. Unfortunately, the bridge to the temple's withdrawn. I can see that. But there seems to be another way in, across the river. It'll be a bit difficult for you, dearest brother, but not impossible. Dam radę, co ty we mnie nie wierzysz? And activate the drawbridge. I'll stay here and keep... Nieładnie, nieładnie tak we mnie nie wierzyć. Przecież mnie się wszystko uda. Dobra. Piratków przeszukamy. Oni mają fajne łupki. Zazwyczaj. O, mamy kolczyk. A ja go zapomniałem założyć też. To w następnym odcinku już będę tam z tym kolczykiem. No widzicie? Znowu czegoś zapomniałem. Jak ja się dobrze nie rozejrzę, no to nie będzie nic. Okej, mięcho, mięcho. Co chyba jeszcze jest? Kolejne mięcho. Kurde, ładnie, tego jest sporo. Dobra, może teraz nieco usmażymy tego jedzenia, które posiadamy. Teraz to mięso. Znowu napieczone mięso. Fajnie, no to już mamy sporo jedzenia. Aż 46 sztuk. To jest ładnie. Prowiant już mamy na bardzo długi okres czasu. Pewnie szybsza regeneracja. Teraz tak bym się tam przeleciał. Ja bym tylko tam przeleciał, to byśmy skończyli w sumie odcinek. Dobra, czas szybko leci, no jak widzicie.
Teraz chciałbym wykorzystać ten czar papugi. Luju, o jaka niebieska fajna papuga. Dobra, fajnie. To teraz trzeba będzie tam podlecieć. O kurde, ja trochę tymi papugami nie umiem latać. Ale to się nauczę w swoim czasie. Dobra, energii trzeba nieco zużyć. Polatałem sobie jak jakiś idiota. Ale dobra, dostaliśmy expa, quest wykonany. I teraz tak, sprawdzić to miejsce. I jak widać, tu mamy jeszcze skrzynkę. Jeszcze coś? Nie ominąłem czegoś? Dobra, wszystko jest. To fajnie. Dobra, to teraz sprawdzamy. I... aha, jakiś połyskliwy złoty pierścień, złotousty plus 5. Straszanie, o fajnie, zastraszanie by byłoby lepsze. Bo szczerze mówiąc, sztyletami jakoś za bardzo bym nie walczył. Ale to w sumie zobaczymy w następnym odcinku. Dobra, wiecie co? Tu się może już nieco pożegnamy. Dzięki wielkie za obejrzenie 4. odcinka z Risen 3 Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zapraszam po więcej odcinków na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie. Yo. Do następnego odcinka. No i myślę, że będzie coraz ciekawiej. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo!